Adam Okniński, dzień dobry Adam. Witam serdecznie Tomku. Nie udało się Cię Amadeuszowi wygrać z Kamilem Łaszczykiem. Gdybyś mógł podsumować w kilku zdaniach to, co działo się w narożniku, bo byłeś, to, co działo się ewentualnie w szatni, o czym kibice nie wiedzą, bo to tutaj na macie widzieliśmy wszyscy, co się wydarzyło, ale też chcielibyśmy usłyszeć. Wiesz, no tak myśleliśmy, że walka może wyglądać, że Amadi nie ma się z nim bić w stójce i ma właśnie w każdym momencie, kiedy Łaszczyk będzie wpadał z ciosami, to ma go klinczować i obalać. Wszystko tak jak planowaliśmy, to Amadeusz robił. Mega dobrze plan ten zrealizował, ale no co, zabrakło kondycji, prądu na tą trzecią rundę. No i w sumie 8 sekund zabrakło. Tak, 8, ale ta egzekucja troszeczkę ze strony Kamila Łaszczyka rozpoczęła się wcześniej, tak? Było widać na minutę 10 już, że są problemy i gdzieś jak odpoczywał Amadeusz tam, opierał się o siatkę, to było widać, że te problemy są naprawdę potężne. Słuchaj, nie da się zrobić kondycji, jak ma się naderwany mięsień dwugłowy. Amadeusz trenował miesiąc do tej walki i to bardzo delikatnie, głównie technika właśnie i kontrola w parterze. No i właśnie zabrakło tej kondycji, nie? Jak miał kontuzję, nie mógł tak intensywnie ćwiczyć, robić tego tlenu, bez tlenu. No i myślę, że to głównie to. A czy wiedziałeś, nie można było przesunąć tej walki z uwagi na tak poważną kontuzję, jeśli nie można tego tlenu gdzieś zrobić, bo tak jak powiedziałeś, 8 może sekund zabrakło i te 8 sekund to był wynik tego, że on nie przerobił iluś treningów, tak? Wiesz, teraz możemy gdybać, mi się wydaje, że i tak Amadeusz zajebiście zawalczył, pokazał serducho i myślę, że nie, możemy być z niego zadowoleni, jak się pokazał. No wiesz, zawsze można, teraz to jest takie gdybanie, nie? Jakby wygrał, 8 sekund by poszło dalej, to by wszyscy mówili, kurwa, ale zajebiście Ferrari zawalczył, zbił bardzo dobrego, zajebistego boksera. Ile Kamil zadał ciosów w stójce, trafił Amadeusza? W pierwszej rundzie, bo dosłownie 2 albo 3 razy, tak? Z tego co widziałem, Amadeusz też chyba raz trafił. No właśnie, no to jest MMA, nie boks. Można powiedzieć, że Kamil też był przygotowany, bo przetrwał to nawałnicę Amadeusza w parterze. Starcia freak fighterów i sportowców podobnie zawsze będą się kończyć? Myślę, że to była indywidualna kwestia. Myślę, że tu było bardzo blisko, żeby sportowiec przegrał. Nie wiem, to zależy indywidualnie. Każdy zawodnik jest inny, freak fighter też jest inny. Amadeusz mógłby z łatwością być sportowcem, gdyby tylko chciał, nie? Łowca skór nie złowił dzisiaj skóry, ale widziałem, że tata pojechał chyba na polowanie od razu, więc jakaś skóra pewnie będzie upolowana, tak? Czy to ma być rekompensata? Która skóra jest ważniejsza? No myślę, że ta sportowa. Sportowa skóra jest ważniejsza. No dzisiaj się nie udało, ale było bardzo blisko. No ale to jakiegoś upoluje pewnie lisa albo dzika. Okej, a jeszcze zapytam Ciebie o to, co działo się właśnie w szatni, gdzieś tam nastawienie, mental, jak to wszystko Amadeusz zniósł, bo już nie pierwszy raz jesteście razem. Myślę, że Amadeusz z walki na walki jest coraz pewniejszy siebie i robi to, co mu się nakazuje trener, jak mu powie, jaką ma taktykę spełnić. I on to robi i cały ten plan praktycznie był spełniony. Może jedynie, tak jak mówiliśmy, boksera ciężko jest ubić w parterze rękoma. Można było próbować bardziej poddań, duszeń, no ale to się tak łatwo gada. W walce to jest ferwor walki i dzieje się szybko wszystko. Starcie, tak naprawdę podobno we freak fightach nie chodzi o wynik walki, tylko o to zainteresowanie publiczności, ale tu chyba chodziło o wynik walki, bo to było starcie sportu i freak fightu, typowego sportowca i typowego freak fightera. A ty za kim byłeś? Za sportem jesteś czy za freakfami? No ja się wywodzę ze sportu, więc... Byłeś za sportowcem? Nie, no w tym wypadku byliśmy z Amadeuszem, bo... Podchwytliwe pytanie, nie? U nas trenuje. Chcemy, żeby właśnie Amadeusz był sportowcem i ma mega predyspozycję do tego, żeby być mega dobrym zawodnikiem. Zresztą ta walka pokazała, myślę, że może być dumny z siebie, jak się pokazał z takim dobrym zawodnikiem, nie? Czy tak naprawdę on jest w stanie
przejść jakiś okres treningowy, żeby nie mieć jakiejś kontuzji, bo bez przerwy słyszy się o kontuzji, tutaj też słyszymy o kontuzji mięśnia dwugłowego w przygotowaniach. Czy on jest, czy to po prostu jest taki jakiś moment z organizmem jego się dzieje, czy to jest moment w życiu, co to jest? Amadeusz jest bardzo dynamiczny, zrywny. I te mięśnie po prostu czasem się nadrywają, nie? Po prostu jest tak, ma pierdolnięcie, wybija się mega szybko z nóg, czy cios, jest po prostu dynamiczny, nie? I jak ma jakieś dłuższe przerwy i później przychodzi na matę i dynamicznie coś robi, no to te mięśnie nie są tak jakby przystosowane do tego i łatwiej o kontuzję wtedy. Adam, dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że szybko tutaj dojdziecie. Będzie rewanż w ogóle? Coś już się mówiło o rewanżu? No, tutaj Amadeusz się pytał Kamila, czy z nim zawalczy jeszcze raz, ale chyba Kamil po tym, co dzisiaj zobaczył, to nie będzie chętny za bardzo. Nie wiadomo, może stawka zmotywuje, bo tutaj jednak to był, sam przyznał nam na wywiadzie, że to była największa garza w życiu. No, dlatego tu przyszedł też po części, nie? Okej, dziękuję bardzo w takim razie. Liczymy na rewanż.